W tym psalmie autor posługuje się takimi obrazami Boga, które są bardzo częste i bardzo charakterystyczne dla właściwie wszystkich psalmów i nie tylko, ale głównie dla psalmów. Bóg, który jest skałą schronienia, który jest warownią. W tym obrazie skały można widzieć wiele rzeczy. No, skała jest fundamentem, była może tak, fundamentem budowli. Budowanie na skalę to było budowanie na czymś, co zapewniało stabilność konstrukcji. Skała to było coś, za co można było się schować. Na przykład, nie wiem, w sytuacji zagrożenia jakimiś strzałami przeciwnika. Można było się też schować na skałę w jakichś sytuacjach. Skała dawała cień, co nie było bez znaczenia w sytuacji upału, skwaru, który panował w tamtych regionach. No i skała jest czymś, co jest nieporuszone, co rzeczywiście wszystko się może zmienić, a skała pozostaje. W związku z tym, gdy psalmista mówi do Boga, posługując się tymi obrazami, to właśnie te wszystkie cechy mu przypisuje. Te słowa, w których opisuje Boga, czy modli się do Boga, to są też słowa, które używa Jezus. Modląc się pewnie tym psalmem, Łukasz zapisuje to w swojej Ewangelii, gdy umiera na krzyżu Jezus, mówi: w Twoje ręce powierzam ducha mojego. W Twoje ręce znaczy kogo? No właśnie tego, który jest skałą, który jest schronieniem, który jest warownią i tak dalej. I w tych słowach Jezusa, w tym powierzeniu się Bogu, który właśnie jest taki, odnajdujemy siebie również my, w tym ruchu razem z Jezusem umierającym na krzyżu, który powierza siebie w ramiona Ojca, w ręce Ojca, bo wie, że te ręce są pewne, właśnie tak jak skała. Właściwie każda modlitwa chrześcijanina tak czy inaczej powinna w tym ruchu Jezusa, w tych słowach Jezusa odnajdywać swój sens.